Areszt dla byłego ministra transportu Sławomira Nowaka oraz możliwa rekonstrukcja rządu to tylko niektóre tematy naszych dzisiejszych rozmów. Ja się nazywam Marlena Nowakowska i zapraszam Państwa serdecznie na program Republika po południu. A już teraz moimi i Państwa gośćmi są Jacek Liźniewicz, Gazeta Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Jakub Jałowiczor, gość niedzielny, witam. Dzień dobry, witam. Drodzy Państwo, przypomnijmy, że Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa rozpatrzył wnioski prokuratury dotyczące tymczasowego aresztowania byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, byłego dowódcy jednostki GROM Dariusza Z oraz biznesmena Jacka P. Decyzją sądu Sławomir Nowak i Jacek P. zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Jak panowie oceniają całą tę sytuację? Jako pierwszy bardzo proszę, redaktor Jałowiczor. No skoro mamy postanowienie o areszcie 3-miesięcznym, no to najwyraźniej sąd stwierdził z jednej strony, że zarzuty są dosyć poważne. Z drugiej strony, no przy tym skomplikowaniu sprawy, o jakim mowa, bo mowa tutaj o zarzutach prowadzenia grupy przestępczej zorganizowanego sposobu wyprowadzania publicznych pieniędzy. No można się spodziewać, że zarzuty nie są, te dowody nie są tak jednoznaczne, że też można, bo i to się czasem zdarza, człowieka wypuścić, bo i tak wiadomo, że on kolokwialnie mówiąc niczego już nie wykombinuje. No a trzecia sprawa, no na pewno brana była pod uwagę obawa matactwa, jeden z podstawowych czynników w takich sytuacjach. No a skoro mówimy o byłym polityku, nie tak do końca byłem, jak się okazuje, skoro doradzał w kampanii Rafała Trzaskowskiego. No i powiązanym z było, nie było drugą partią w Polsce, no to takie ryzyko mataczenia czy robienia tutaj jakiejś nieuczciwości zawsze jest trochę większe niż w przypadku powiedzmy zwykłego aferzysty, to znaczy niezwiązanego tak blisko z polityką, więc myślę, że te czynniki musiały tutaj decydować. No a cała sprawa, w całej sprawie poza oczywiście wątkiem stricte korupcyjnym. Cały czas pozostaje pytanie i to jest do sprawdzenia i do udowodnienia, jak to się stało, że strona ukraińska zatrudniła akurat tego polityka do budowy dróg w sytuacji, kiedy on nie miał tutaj szczególnych dokonań, nie miał jakichś szczególnych kompetencji jako fachowiec z branży, tylko po prostu jako pełnił taką funkcję w Polsce. To właściwie w jaki sposób na Ukrainę nacisnął, to jest bardzo ciekawe. To może jeszcze inne czynniki grały tu rolę. Panowie, ze strony opozycji wciąż płyną oskarżenia, że cała sprawa jest czysto polityczna, a z kolei dzisiaj Borys Budka na antenie Polsat News ukazał jeszcze jedną teorię, może teraz zacytuję. Jeżeli prawdą jest, że zarzuty dotyczą pracy na Ukrainie przez okres de facto lipca, a Sławomir Nowak był inwigilowany przez służby, to możemy mieć do czynienia z wyjątkowym skandalem. Mogło chodzić o to, by mieć nasłuch na sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Takie teorie wysuwa lider Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę, Jacek Liźniewicz. Tak, o tych koncepcji będzie pojawiać się wiele, już wiele się pojawiło, bo ja już przypomnę, że już słyszałem o tym, że po pierwsze Sławomir Nowak w ogóle nie był politykiem Platformy i w zasadzie od 7 lat jest wyłączony z polityki. Później była teoria o tym, że PiS coś przykrywa. Później była teoria też o tym, że to jest kara za to, że Rafał Trzaskowski dobry wynik uzyskał. No teraz kolejna radosna twórczość pana Budki. Jako żywo, jak rozumiem, ma to sprawić wrażenie, że oto PiS słyszał wszystko, co mówi Kidawa Błońska i dlatego ta kampania była tak beznadziejna, czy też, jak rozumiem, też miał słyszeć to, co Rafał Trzaskowski mówi w kampanii. No jakaś kompletna manipulacja i kompletna bzdura. No, po prostu Sławomir Nowak jest najprawdopodobniej umoczony w korupcję. Prokuratury i śledczy po prostu dyszeli mu w kark przez parę miesięcy, jeśli nie nawet lat. I z tego, co wynika, wyprodukowali 90 tomów akt przeciwko Sławomirowi Nowakowi, więc jak rozumiem jest to dość pokaźny
materiał dowodowy, no wszystko mamy najprawdopodobniej do czynienia z gangiem Sławomira Nowaka, który po prostu okradał ukraińskie państwo. Jak rozumiem, wykorzystywał w tym złodziejstwie środki z funduszy międzynarodowych. No wtedy, jak się łatwo domyślać, no w dość dobre kontakty w Europie mieli dwaj politycy i koledzy i koleżanka, w zasadzie kolega i koleżanka pana Sławomira Nowaka, czyli Donald Tusk i Elżbieta Bieńkowska. No i teraz trzeba prześledzić, czy czasami no, ta koincydencja nie była przypadkowa. Do sprawy Sławomira Nowaka wrócimy jeszcze w drugiej części naszego programu. My tymczasem zmieńmy temat. Premier Morawiecki wynegocjował największe w historii środki z Unii Europejskiej dla Polski. Polska będzie mogła otrzymać z budżetu unijnego nawet ponad 700 miliardów złotych. I pytanie teraz do redaktora Jałowiczora. Czy rzeczywiście możemy tutaj mówić o jednoznacznym sukcesie? O jednoznacznym myślę, że nie. Na pewno ta kwota, o której tutaj mowa, to jest duży sukces. Pewnym minusem jest po pierwsze to, że Fundusz Odbudowy jest instrumentem finansowym, który powstaje kosztem tego tradycyjnego, że tak go nazwę, budżetu unijnego, a akurat rozdzielanie środków z tego tradycyjnego budżetu było dla Polski korzystniejsze. Udało nam się uniknąć paru zagrożeń, na przykład uzależnienia wydawania tych pieniędzy, które Polska ma z funduszu dostać od Komisji Europejskiej. Tutaj dużą rolę będzie jednak grała Rada Unii Europejskiej, czyli ciało, które tworzą przedstawiciele rządów poszczególnych państw unijnych. Więc to też jest dla Polski bardziej korzystne. No ale są niestety też dosyć poważne zagrożenia, z którymi trzeba się będzie zmierzyć. No po pierwsze tworzenie europejskich podatków, tym przynajmniej jednego, który jest dla Polski z zasady niekorzystny, czyli tego ekologicznego. W ogóle tworzenie takich podatków jest raczej instrumentem państwa, a nie zbioru państw. Więc tutaj Unia robi kolejny krok w kierunku bycia takim superpaństwem. Po drugie, wspólnie się zadłużamy. To też może być kłopotem, jeżeli strefa euro znajdzie się w kłopotach większych niż teraz, zwłaszcza południe strefy euro, jeżeli się będzie dalej zadłużać, no to siłą rzeczy będzie to uderzało także w nas, chociaż my sami do strefy euro nie należymy. No i kwestia jest jeszcze tego, że spora część tych środków, zobaczymy jaka, ale na pewno duża, będzie przeznaczona z automatu na cele związane z tak zwanym Nowym Zielonym Ładem. Różnie to jest formułowane, ale taka jest, w tym kierunku generalnie ustalenia idą. No i to też oznacza, że będziemy musieli sporo tych pieniędzy wydać na rzeczy, które niekoniecznie są nam bardzo potrzebne, a tworzone są przeważnie przez zagraniczne firmy. Czy to mówimy o takich tak banalnych pozornie sprawach recykling, czy kwestii energetyki, która też tutaj będzie od tych środków mocno uzależniona. A jakie zdanie na ten temat ma redaktor Liziniewicz? Ja tylko przypomnę, że wśród oponentów nie brakuje tych opinii przede wszystkim krytycznych. W ocenie Pawła Zalewskiego z Koalicji Obywatelskiej wynik unijnego szczytu jest wielkim sukcesem solidarnej, silnej Europy, ale jego zdaniem pokazał on, że niestety Polska w tej Europie nie jest krajem silnym. To czy Polska pojechała pierwszy raz chyba na negocjacje budżetowe nie w pozycji klęcznika i proszenia o łaskę, tylko miała jakąś strategię negocjacyjną. Oczywiście kwota jest imponująca, którą wynegocjował rząd, jest wyższa niż to na przykład wpisywał do programu wyborczego Rafał Trzaskowski, bo Rafał Trzaskowski wpisał 441 miliardów, no, otrzymaliśmy ponad 700, więc no jest to w pewnym sensie przepaść. Oczywiście ja się zgadzam z Kubą Jałowiczorem, że to są pewnego rodzaju zagrożenia, tylko, że to nie jest też nic nowego. No, Unia Europejska od zawsze tak właśnie konstruuje środki unijne, że no, są to pieniądze przeznaczone nie na to, co nam jest według nas najbardziej potrzebne, tylko kierunkowo zbliża nas gdzieś tam do
do Unii i Wspólnoty Europejskiej. No pewnie gdybyśmy na przykład nie stawiali sobie celów Unii Europejskiej w gospodarce śmieciowej, to nadal byśmy sypali śmieci do sypu i usypywali hałdę na Bemowie czy na Bielanach i na Radiowie, przepraszam, i bylibyśmy wtedy oczywiście szczęśliwi. No to jest pytanie, czy żeby to wszystko robić i gdzieś tam wyważyć mądrze. Tutaj oczywiście jest nacisk w tym wszystkim na ten Zielony Ład i to jest coś, co rzeczywiście no, środki na transformację energetyczną też są w Polsce potrzebne. Wydaje się, że no, jakąś formę odejścia od węgla w najbliższych kilkadziesiąt lat pewnie będziemy musieli podjąć, pytanie tylko jaką. I mam wrażenie, że rząd, który dość twardo się stawia mimo wszystko Unii Europejskiej, no zrobi to lepiej niż ktoś, kto łyka po prostu z założenia wszystkie projekty unijne. No też oczywiście dużo też no, zależy od nas, tak jak my tutaj zrobimy, jak my to będziemy widzieć wydatkowanie tych środków. No, ja uważam, że do tej pory nie robiliśmy tego zbyt mądrze. Znaczy kryterium w ostatnich tych 15 latach integracji europejskiej było takie, czy my jesteśmy w stanie wydać pieniądze. Nikt nie pyta o to, czy wydajemy je mądrze. No, czy przez to mieliśmy miliony bezrobotnych, przeuczonych i wyuczonych z tego, jak się pisze CV. Mamy puste laboratoria wybudowane za pieniądze unijne i mamy też no, szereg inwestycji, które byśmy normalnie myśląc po gospodarce pewnie ich nie uczynili. Jak chociażby pamiętny projekt, zdaje się, który dofinansowany został też chyba ze środków unijnych dotyczących zamków na piasku. Tak? Znaczy to nie jest żart, no po prostu taki projekt się gdzieś tam pojawił. Więc no tutaj musimy sobie stawiać, mam wrażenie, silniejsze cele i takie bardziej jasno sprecyzowane i konsekwentnie tego wymagać. Nie może być tak, że ideałem będzie wydanie środków unijnych i przejedzenie tych środków, no tylko no, najlepiej by było, gdyby było połączone one z jakąś strategią dotyczącą rozwoju infrastruktury i tam chyba rząd ma, patrząc na przykład na chociażby centralny port komunikacyjny, a szczególnie rozwój kolei, tak, w Polsce. No to jest coś, co możemy zrobić w tej przyszłej perspektywie unijnej. Panowie, to jeszcze jedna kwestia. Tuż po wyborach prezydenckich ruszyła giełda nazwisk. Wciąż w mediach pojawiają się kolejne spekulacje dotyczące możliwej rekonstrukcji rządu. Jakie zmiany, panów zdaniem, są najbardziej możliwe i realne? Jako pierwszy bardzo proszę redaktor Jałowiczor. Wydaje się, że zmiana na czele dyplomacji jest prawie już oficjalnie zapowiedziana, to znaczy skoro sam Jacek Czaputowicz, obecny minister spraw zagranicznych, mówi, że jest gotów odejść i skoro z Pałacu Prezydenckiego czy z Belwederu, jak kto woli, słyszymy, że minister Szczerski, jeżeli dostanie taką misję, to resort obejmie, no to myślę, że już bardziej oficjalnie nie da się puścić nieoficjalnego przecieku niż to się dzieje w tym wypadku. W przypadku innych zmian trudno mi powiedzieć. No, wiemy też już, że nie będzie czegoś, co pojawiało się na giełdzie, czyli wśród tych przecieków dobrze poinformowanych, czyli wymiany premiera. Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, że takiej zmiany nie będzie. No to jej nie będzie po prostu. Tu chyba nie ma co dzielić włosa na czworo. Trudno mi powiedzieć, jak będą wyglądały inne resorty, ale też myślę, że dopóki nie dojdzie do jakichś poważniejszych przetasowań w samym parlamencie i dopóki Jarosław Gowin jest potrzebny do utrzymania stabilnej większości, nawet jeżeli towarzyszyłoby mu tylko
paru dosłownie posłów, to myślę, że poważniejszego tąpnięcia w jego przypadku nie będzie. On chyba raczej pozostanie, no, jeśli nie w rządzie oczywiście, bo tutaj już mieliśmy zmiany, to pozostanie częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Aczkolwiek no, może być i tak, że w momencie, kiedy spora część polityków PiS-u zwłaszcza, ale generalnie Zjednoczonej Prawicy ma bardzo duży żal do Gowina, pretensje o to, że w dużej mierze on doprowadził do tego, że wybory nie odbyły się w maju, to być może i bez oglądania się na skuteczność polityczną on jednak zostanie w jakiś sposób usunięty, aczkolwiek tu mówię już raczej... Panie redaktorze, bo mamy niewiele czasu, bardzo proszę to samo pytanie w kilku zdaniach, prosimy o komentarz redaktora Liźniewicza. Trudno powiedzieć, że rząd zapowiada zmiany strukturalne. Dobrze, to dobrze, bo rzeczywiście liczba wiceministrów się wymknęła spod kontroli. Ja mam wrażenie, że, no, że część ministerstw chyba też można by było to lepiej zorganizować. Tak? Znaczy część mówi się o tym, że ma zostać zlikwidowane Ministerstwo Sportu. Mówi się o zmianach w Ministerstwie Rolnictwa i tak dalej. Ja bym zwrócił uwagę na to, że coraz bardziej widać, że Prawo i Sprawiedliwość przyciska PSL. Jakby mam wrażenie, że trwa wyławianie posłów PSL-u i przyciąganie ich do obozu dobrej zmiany. No tutaj mam wrażenie, że nie bez kozery pojawia się nagle temat tego projektu dotyczącego podziału Mazowsza, który by chyba w nicość obrócił, jeżeli by został przeprowadzony władzę marszałka Adama Strusika na Mazowszu, a tym samym zmieniłby kompletnie rozkład sił w PSL-u. Mam wrażenie, że to wszystko jest element rzeczywiście szerszej gry i zobaczymy, czy frakcja ludzi w PSL-u, która ewidentnie tam jest, która chciałaby współpracować z Prawem i Sprawiedliwości, z Prawem i Sprawiedliwością, czasami nie zyska i nie stanie się po prostu elementem tutaj w Zjednoczonej Prawicy. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę, bo nasz czas antenowy dobiegł końca. Jacek Liźniewicz i Jakub Jałowiczor byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie za rozmowę. A Państwo oczywiście zostańcie z nami, bo wracamy po krótkiej przerwie.